Strefa Gazy znów w ogniu. Koniec zawieszenia broni. Od rana zginęło już 8 osób. Pomarańczowe zimowe alerty, idą śnieżyce i mróz, i to nie tylko w górach. Wiatraki napędzają spory w Sejmie. Znów kłótnie o odległość mini elektrowni od domu. 8. W Strefie Gazy znów wojna, słychać strzały i wybuchy. W izraelskich nalotach na Rafach na południe od strefy zginęło co najmniej 8 osób, w tym dzieci. Informuje o tym palestyńskie Ministerstwo Zdrowia kierowane przez Hamas. Armia Izraela potwierdza, że wznowiła operację w Gazie. Z nami reporterka Radia Zet Anna Józefowicz. Aniu, czy to oznacza koniec wymiany więźniów i zakładników? Na to wygląda na razie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem powiedział wprost: przysięgaliśmy wyeliminować Hamas i nic nas nie powstrzyma. Apele o przedłużenie rozejmu nie pomogły. Skrzydło zbrojne Hamasu dostało rozkaz atakować. Izrael odpowiedział i znów mamy cywilne ofiary. Jak donoszą reporterzy, tam na miejscu bomby spadły na budynek mieszkalny w Khan Yunis. Na południu Strefy Gazy przepełnione są bardzo szpitale, w których jest mnóstwo rannych dzieci. Zawieszenie broni potrwało tydzień, było dwukrotnie przedłużane. W tym czasie wolność odzyskało 110 żydowskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Z więzień wypuszczono 240 Palestyńczyków. Mamy grudzień i mamy zimę. Dziś pomarańczowe alerty przed gęstym śniegiem IMGW wydaje dla południowych powiatów lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Jutro śnieg i śnieg z deszczem już w kilku województwach południa i północy Polski. W nocy śnieg przykryje rejon Łodzi i Kozienic. Na północy trzeba spodziewać się oblodzenia. Za 2 godziny spotkanie Hołownia Tusk. Marszałek Sejmu i przyszły premier mają omówić szczegóły drugiego kroku, czyli powołania rządu sejmowej większości. Wystąpienie Donalda Tuska i głosowanie wotum zaufania wobec jego rządu może być od razu 11 grudnia, ale może być też dzień później. To zależy od samego Tuska, mówi marszałek Szymon Hołownia. Lepiej będzie, żeby 11 był dniem, w którym zamknie się sprawa rządu Mateusza Morawieckiego, a najpewniej się zamknie, a 12 będzie ten dzień, kiedy to on zostanie wybrany. O niebywałym skandalu w Sejmie mówią politycy suwerennej Polski. To po wczorajszej awanturze o wiatraki. Ziobryści krytykują obecną sejmową większość za złożony w Sejmie projekt ustawy o mrożeniu energii, bo znalazła się w nim wklejka w stylu PiSu dotycząca złagodzenia prawa wiatrakowego. Czyli żeby można je było stawiać bliżej rezerwatów i zabudowań. Ostro krytykuje to minister w kancelarii premiera Jacek Ozdoba. Tak naprawdę stwarzają nieograniczoną możliwość instalacji wiatraków w całym kraju. To jest afera wiatrakowa i ona powinna być natychmiast wyjaśniona. Suwerenna Polska apeluje do większości o wycofanie projektu. W przeciwnym przypadku grozi zgłaszaniem licznych poprawek już w pierwszym czytaniu. U nas już teraz gość Radia Z. I Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, posłanka trzeciej drogi, przyszła minister klimatu. Witam serdecznie, dzień dobry. To, kto jaką teczkę dostanie w nowym rządzie, to się jeszcze okaże, natomiast tak, zgadza się na pewno część pierwsza tej prezentacji. To na początek krótka piłka do pani poseł. Należy obniżyć wiek głosowania w wyborach do lat 16, tak czy nie? Mamy to w programie i oczywiście ta wejście w życie takiego typu przepisów wymagałoby daleko idących zmian w prawie. Natomiast oczywiście należy wciągnąć w politykę młodych ludzi. To jest również pytanie w naszej sądzie, czy należy obniżyć wiek głosowania w wyborach do lat 16, czyli żeby na przykład uczniowie mogli głosować jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. U nas teraz głosowanie bez żadnych ograniczeń wiekowych. Trzeba tylko wejść na stronę radio.z.pl. Do tematu wrócimy zaraz po wynikach naszej sądy, bo zaczynamy oczywiście od afery wiatrakowej. Mamy aferę, czy nie mamy? Nie ma żadnej afery wiatrakowej. Grupa osób, które przez ostatnie 8 lat blokowały transformację energetyczną, jednocześnie zmniejszając wydobycie węgla w Polsce i uzależniając nas od importu paliw kopalnych, która doprowadziła do kryzysu energetycznego, dzisiaj atakuje naszą ustawę. Czy to pani jest autorką tych przepisów o zmniejszeniu odległości wiatraków od zabudowań z 700 do 300 metrów? A generalnie myśmy do tej ustawy wdrożyli normy hałasu, które mają zwiększyć bezpieczeństwo obywateli mieszkających na terenach wiejskich i pozwolić rozwijać ten rodzaj energetyki, produkowanie energii z wiatru na lądzie, dbając między innymi o komfort życia mieszkańców. Ale zmniejszenie odległości jest w tych przepisach. Jest, znaczy generalnie. Dlaczego? Liberalizację przepisów dotyczących rozwoju wiatru na lądzie zapowiadały wszystkie ugrupowania opozycyjne przez ostatnie 7 lat, jak ten rodzaj
można powiedzieć, energetyki został w ogóle w Polsce zamknięty. PiS, powiedzmy, przypomnijmy, jaka w ogóle jest kolej rzeczy. PiS. Ale wróćmy 2000... do mojego pytania, pani poseł, precyzyjnie. Tak? Czy to pani jest autorką ustawa... tych przepisów, czy ktoś pani przekazał ten projekt? Nie. Ustawa powstała, wnioskodawcą tej ustawy jest Platforma Obywatelska, ale ja nad nią przez ostatnie, no chyba 2 tygodnie pracowałam i uważam, że przygotowaliśmy bardzo dobrą ustawę, która wymaga doprecyzowania przepisów w pewnych obszarach, by rozwiać wątpliwości co do naszej intencji. Bo wczoraj już zaczęliście się wycofywać z pewnych przepisów. Nie ma żadnego wycofywania się z przepisów. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo dobra ustawa. Trzeba pewne przepisy doprecyzować, by rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne. No właśnie, premier Morawiecki napisał, że miał być popcorn i jest, tylko że teraz zajadają się nim lobbyści. Jaki udział w tworzeniu tych przepisów mieli lobbyści? Po pierwsze, ta ustawa powstała tradycyjną ścieżką poselską. Rząd tworzy prawo i współpracuje z Rządowym Centrum Legislacji. Myśmy jako posłowie przygotowali ustawę i chcemy współpracować z Sejmowym Biurem Legislacyjnym, które właśnie czyta tę ustawę i będzie naturalną ścieżką poselską nad nią też pracować. Czy spotkała się pani z lobbystami przy pracy nad tą ustawą? Nie było żadnych lobbystów. Nikt do pani nie przyniósł jakiegoś projektu, pomysłu? Żadnej wrzutki nie było? Nie, panie redaktorze, główny lobbysta, który został wynaleziony przez środowisko Solidarnej Polski i okrzyknięty lobbystą przez panią premier Beatę Szydło, okazał się pracownikiem Kancelarii Sejmu, który skanowuje dokumenty do systemu. To pokazuje, z jakim absurdalnym atakiem mierzymy się od 48 godzin i pytanie, kto za tym stoi, bo głównym interesariuszem i główną stroną, której zależy na tym, by wstrzymywać proces transformacji energetycznej w Polsce, jest Putin, który Władimir przez lata... Putin? Który przez lata... Tak, oczywiście. Ale chce pani powiedzieć, że te wszystkie głosy krytyczne polityków prawicy i nie tylko, bo na przykład Fundacja Basta też krytykuje tę ustawę, to jest tak naprawdę działanie w interesie Putina? Znaczy, panie redaktorze, jeżeli komuś zależy by wstrzymywać proces transformacji energetycznej w Europie. Jeżeli komuś zależy, byśmy byli dalej zależni od importowanych paliw kopalnych, to na pewno jest to właśnie Rosja. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta pisze jeszcze o jednej sprawie. Pisze tak. Autorem ustawy mógł być pracownik zagranicznej korporacji, a żona doradcy Szymona Hołowni jest dyrektorką w innej firmie wiatrakowej. Czy to prawda? Nie, to jest absurdalny zarzut, bo naprawdę to jest ustawa, która powstała ścieżką poselską. Ja wiem, że rządy prawa... Ale co z tą żoną doradcy Szymona Hołownia? Czy to nie prawda? Nie miała nic wspólnego z Czyli jest taka osoba, ale rozumiem, że nie miała nic wspólnego z ustawą. Ja mogę się domyślać oczywiście, o kogo w tym kolejnym personalnym ataku chodzi. Nie będę wciągać. Faktycznie jest tak, że żona jednego z naszych doradców dotyczących klimatu nie energii, pracuje w firmie zagranicznej, ale absolutnie na żadnym etapie nie miała nic wspólnego z tą ustawą, która doprecyzujmy, pani poseł, żaden lobbysta nie pomagał pani w pisaniu tej ustawy, tak czy nie? Nam wszystkim, bo to jest duża grupa, ja nie chcę absolutnie, duża grupa ekspertów, specjalistów, prawników, posłów pracowała nad tą ustawą i ona powstała tradycyjną ścieżką poselską, będzie dzisiaj i w poniedziałek omawiana z legislatorami sejmowymi, bo normalnie przyzwyczailiśmy się do tego, że PiS by wrzucił, przeszedł pierwsze czytanie, drugie, trzecie, a potem byśmy dowiadywali się o różnych rzeczach, które znajdują się w tej ustawie, a my idziemy taką tradycyjną, rdzenną ścieżką poselską. A dlaczego nie podpisali się pod tą ustawą politycy PSL-u? Ja bym chciała, żeby nie uciekła nam główna rzecz. Po pierwsze, jaki jest cel tej ustawy? Celem tej ustawy jest zabezpieczenie interesów obywateli, dostarczenie ludziom taniego i czystego prądu oraz wzmocnienie suwerenności energetycznej kraju. Konkretne pytanie, w jakiej odległości od domu będą mogły stanąć wiatraki? Według tej ustawy, czy wiatraki, które powstają dzisiaj w Polsce, mają głośność mniej więcej 104-105 decybeli. Według miar, które przyjęliśmy, takie wiatraki mogą stać na poziomie 546
600 albo 607 metrów. To pokazuje, że jesteśmy w normach, a nawet poniżej, powyżej norm społecznych, które ostatnio były uznawane za dobre. Ale obecnie przepisy mówią o 700 metrach, czyli jest to zmniejszenie. To będziemy zmniejszać, ale to przecież zapowiadaliśmy. Ale to do ilu będzie metrów zmniejszone? I teraz chciałam powiedzieć, żeby rozwiać te, znaczy absolutnie nie wycofamy się z norm hałasów, bo one mają zapewnić dwie rzeczy. Po pierwsze, komfort życia mieszkańców na terenach wiejskich, bo nam bardzo na tym zależy, by rozwijając ten sektor, jednocześnie dbać naprawdę o ludzi. Czyli rozumiem, pani poseł, to precyzyjnie. Jeśli na przykład ten wiatrak chodzi bardzo głośno i jest głośny hałas, to wtedy odległość będzie większa, tak? I dokładnie tak. Bo jaki jest drugi cel tych zapisów? Żeby do Polski nie przyjeżdżały szroty. Żebyśmy nie instalowali tu instalacji głośnych, nieprzyjaznym środowisku i nieprzyjaznym ludziom. A propos szrotu, a propos sprzętu, a propos tych turbin wiatrowych, ciekawą teorię ma europoseł Patryk Jaki. On napisał coś takiego. Niemiecki koncern Siemens jest bliski bankructwa. Straty przynosi mu produkcja turbin wiatrowych i brakuje mu 4,5 miliarda euro. Chwilę później Bruksela odblokowuje Polsce 5 miliardów euro z KPO na projekty wiatrakowe. Problemem jest tylko polskie prawo, więc pojawia się ustawa, która pozwala budować wielkie wiatraki 300 metrów od domów. A jak się komuś nie podoba, to można go wywłaszczyć. Czy to prawda? To dwie rzeczy. Nie zrezygnujemy z norm. Jeszcze wracając do poprzedniego pytania. Nie zrezygnujemy z norm hałasu. One absolutnie są potrzebne, bo jedna miara dzisiaj nie zabezpiecza bezpieczeństwa ludzi w postaci 500 metrów. Ale wdrożymy też, przywrócimy ten zapis, żeby były czytelne nasze intencje o 500 metrach i na pewno będzie to zgłoszone. A co z wywłaszczeniem, o którym mówi Patryk Jaki? Nie ma podstaw, by na bazie tej ustawy wywłaszczać ludzi. Absolutnie to jest skandaliczna dezinformacja i sianie strachu przez Zjednoczoną Prawicę wśród ludzi. Wytoczy pani proces takim politykom PiS-u, którzy to mówią? Mamy opinię prawną, z której jawnie wynika, że na bazie tej ustawy nie można wywłaszczać ludzi. Zaprezentujemy ją na pewno na komisji, bo ta ustawa tworzy tylko pewne ramy. Natomiast to do samorządów przekazujemy decyzyjność w tego, jaki sposób zagospodarowywać przestrzeń. Czyli rozumiem, i gdzie że Polacy, może pani zapewnić Polaków, że nie mają się czego bać. Mogę i wiatraki pozwolą wszystkim im spać. To są tylko jakieś fobie polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy sami chcieli pod CPK wywłaszczać ludzi, a my absolutnie nie ma takich przepisów w tej ustawie, które by na to pozwalały. Pani poseł, teraz pora na trzy krótkie piłki. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w części internetowej. Ale trzy króciutkie piłeczki na koniec. Polacy powinni zacząć oszczędzać prąd. Tak czy nie? Jako gospodarka jesteśmy w ogóle skazani nie tylko na transformację energetyczną, ale także... Proste pytanie. Czy powinniśmy zacząć oszczędzać prąd? Tak czy nie? Musimy dostać tańszy prąd. A tak, zapotrzebowanie na prąd będzie się zwiększać, jeżeli mamy jeździć, panie redaktorze. Ale to jest proste elektrycznymi, pytanie. To nie jest Pani proste. Nie oszczędza prądu? Powinniśmy oszczędzać prąd, ale zapotrzebowanie bardzo. Będzie się zwiększać. Musimy całkowicie odejść od węgla, tak czy nie? Tak. Powinniśmy przestać jeździć starymi samochodami, tak czy nie? W dłuższej perspektywie, takim, kiedy technologia będzie bardziej dostępna dla przeciętnego obywatela. I mamy, proszę państwa, odpowiedź na pierwsze pytanie, czy należy obniżyć wiek głosowania w wyborach do 16 lat. Tak odpowiedziało tylko 19% uczestników sondy. Pozostała część, czyli 81, jest przeciwko. Paulina Henik-Kloska jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do sieci na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam komentarz do tych wyników głosowania. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No i jakoś słabo popularny jest ten postulat Polski 2050. Może ludzie uważają, że 16-latek nie jest jeszcze dojrzały, żeby podejmować takie decyzje. Proces, który zauważyłam po 8 latach rządów prawicy w Polsce, jest taki, że w gruncie rzeczy przeciętny 15-16-latek zaczął interesować się tym, co dzieje się w kraju, bo zauważył, że władza za bardzo wchodzi w życie młodego pokolenia. Za bardzo tworzy przestrzeń, za którą młode pokolenie zapłaci ogromne pieniądze. I proszę zobaczyć, jak szumnie poszli ludzie w wieku między 18 a 29 rokiem życia do wyborów i wystawili masowo czerwoną kartkę rządową. Ale są już nieco starsi.
się niż 16-latek czy 17-latek. I teraz oczywiście to by wymagało, stworzenie takich przepisów oczywiście musi... Konstytucję trzeba zmienić. Tak, a to wymagałoby pewnej zgody społecznej i przekonania społeczeństwa. Nie będziemy nic robić wbrew społeczeństwu, ale dlaczego jest to potrzebne? Dzisiaj zniekształca nam się przy obecnej strukturze demograficznej kraju, zniekształca nam się jednak społeczeństwo również pod kątem grupy uprawnionej do głosowania, tak? Czyli mamy bardzo dużo osób starszych. Czyli pani zdaniem siła głosu starszych ludzi jest za wysoka? Jest mocniejsza. Nie, jest mocniejsza od młodego pokolenia, które bierze na barki często w przyszłości decyzje, które dzisiaj zapadają w parlamencie. Ale czy zamiast demokracji proponuje pani pajdokrację? Nie. Przede wszystkim chcę, żeby głos ludzi, którzy protestują przeciwko niszczeniu planety, chcą, by rząd walczył ze zmianami klimatu, też był w parlamencie słyszany, i by mandat takich posłów jak poseł Adam Gomoła, najmłodszy parlamentarzysta, był też szanowany przez wszystkich siedzących na sali, bo jego prawo do głosu jest takie samo ważne jak każdego innego posła i posłanki. Pani poseł, kończąc ten wątek, czy widzi pani szansę na to, żeby cała koalicja zgodziła się na ten wasz postulat? W krótkiej perspektywie pewnie nie, ale będziemy nad tym postulatem pracować. Ale tak jak powiedziałam, ten postulat trzeba zrealizować na pewno przy poparciu społecznym. Wracamy do ustawy wiatrakowej. Wracam do tych zarzutów Fundacji Basta. To nie są politycy Zjednoczonej Prawicy. Bardziej Bart Staszewski związany jest z grupą LGBT, czyli to jest lewica. I ta fundacja jako pierwsza zaalarmowała przed szkodliwymi skutkami tej ustawy. I ta fundacja zarzuca wam forsowanie przepisów, które umożliwią wywłaszczanie osób prywatnych w celu budowy elektrowni wiatrowych, ponieważ po wejściu w życie staną się one celem publicznym. Czy rzeczywiście jest takie ryzyko, takie zagrożenie? Absolutnie nie. Ten cel publiczny, tu mam właśnie tą opinię, mogę panu redaktorowi po programie pokazać. Ten cel publiczny jest po to, by można było ciągnąć kable, które przesyłają prąd z takiej elektrowni do sieci. Czyli to jest kwestia pociągnięcia kabla pod ziemią, który idzie do wiatraka, tak? I dokładnie ten przepis doprecyzowujemy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast na bazie tego przepisu absolutnie nie można wywłaszczać ludzi. Ja przypomnę, że do wywłaszczania ludzi potrzebna jest specustawa, która wyznacza obszar inwestycji i mówi, że na tym obszarze będzie wykupowany grunt. Czyli w tych przypadkach nie będzie żadnych specustaw. Ponieważ ta ustawa też przewiduje, że o tej decyzji o lokalizacji elektrowni wiatrowej będzie decydował samorząd i tam są wytyczone ścieżki, tak? Czyli poprzez zagospodarowanie przestrzenne, zintegrowany plan inwestycyjny bądź uchwałę gminy o lokalizacji inwestycji. I co najważniejsze, bo to nam bardzo, ja osobiście zapisy doprecyzowywałam w tym zakresie, składając swoje poselskie poprawki do tego projektu, na bazie powstawania tego projektu, nam bardzo zależało, by każda z tych ścieżek była konsultowana społecznie z lokalną społecznością, również przez samorząd terytorialny, by utrzymać na każdej tej ścieżce otwarte spotkanie dla ludzi, którzy mają prawo w sprawie tej lokalizacji elektrowni się wypowiedzieć. Czyli nie będzie inwazji farm wiatrakowych. Ale absolutnie nie jest taki cel. Natomiast dzisiaj w bilansie energetycznym kraju, jeżeli spojrzymy, najbardziej nam brakuje energii z wiatru. I my nie tylko musimy sprostać wyzwaniu, jakim jest transformacja energetyczna, czyli przejście na czyste źródła energii, by przestać być zależnym od Putina i innych niedemokratycznych krajów, od których importujemy węgiel, ale także, co jest niezwykle ważne, my będziemy musieli sprostać temu wzrostowi zapotrzebowania na prąd w przyszłości. Czy w tej sprawie, skoro krytykuje was i lewica, i prawica, powinna powstać komisja śledcza? Panie redaktorze, nie ma takiej absolutnie potrzeby. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo dobra ustawa. Co do tego, skąd technologia, bo takie zarzuty też się pojawiają. No tak, Patryk Jaki mówi tak naprawdę o tym, że chodzi o to, żeby upłynnić turbiny niemieckie. To już mówię, właśnie wprowadzenie do tej ustawy norm hałasu sprawia, że jesteśmy bezpieczni, że żadne szroty do Polski nie będą przyjeżdżać. Ale Siemens produkuje szroty? Nie, ja mówię, bo tam jakby były dezinstalowane w innych terenach,
Stanach i przywożone do kraju, różne rzeczy się działy. Jest zapis też, że nie można instalować w żadnym przypadku turbin starszych niż tam 48 miesięcy. Mamy tu, naprawdę chcemy postawić na dobre, nowe technologie. Natomiast co mi się marzy, to żeby zakupić w Polsce licencję. Ostatnie 8 lat straciliśmy na to, żeby blokować transformację energetyczną w kraju. Czyli w tym żebyśmy czasie my produkowali można było budować wiatraki? Fabrykę na zakupionej licencji. Ma pani jakiś pomysł konkretny? Nie chcę mówić, bo za chwilę będzie tu, że lobby. Że jest pani w jakimś konkretnym celu. Natomiast tak, my musimy przestać wydawać za granicę pieniądze, które przeznaczamy na zakup węgla, zakup technologii. Polski świat nauki jest zdolny, co zresztą pokazują różne badania w NCBiR-ze, też nadmiernie upolitycznione w ostatnich latach, są zdolni do wymyślania naprawdę konkurencyjnych technologii, które mogą być eksportowane na świat. I o tym, o to będziemy walczyć przez najbliższe 4 lata. Cytat z posła Polaczka, też ze Zjednoczonej Prawicy. On mówi tak, że kilka osób w państwie powinno się pilnie zastanowić, czy powinna pani zostać ministrem do spraw klimatu. Panie redaktorze, o tym zadecyduje na pewno liderzy naszej koalicji rządowej. A myśli pani, że ta wpadka może sprawić, że pani nie zostanie ministrem? Czy nie ma wpadki. Jest naprawdę wpadki? Dobra ustawa, którą należy doprecyzować, by rozwiać wątpliwości. I będę się tu kłaść rejtanem i bronić tej ustawy, bo ona, w ogóle zapominamy o pierwszej części tej ustawy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zostawił po 9 kadencji stan prawny taki, że wszelkie osłony na cenę energii przestają funkcjonować z końcem tego roku, a ludziom od nowego roku grożą 70% procentowe podwyżki cen energii. Położyliśmy tą ustawę, bo nie mamy innej możliwości pracować. Okej, ale po co ta wrzutka z tymi turbinami wiatrakowymi? Pamięta pani, zarzucaliście PiS-owi, że on właśnie każdą tego typu ustawę traktuje jako worek, do którego można wszystko wrzucić. To już mówię. Mówiliście, że standardy będą inne, a robicie to samo, co oni. Nieprawda. Od 8 właśnie robimy zupełnie coś innego. Od wielu lat, od 2018 roku, rząd udaje, że nie ma problemu. Zamiatając problem pod dywan. Udaje, że nie ma problemu drogich cen energii, a nasza energia w wielu tygodniach w Europie była najdroższa w Europie właśnie. Mieliśmy najwyższe ceny. Średnio jesteśmy 20% powyżej średniej unijnej. Mniej więcej blisko 20% za ostatnie miesiące tego roku. I w gruncie rzeczy my musimy przestać udawać, że tego problemu nie ma. I nie zajmować się tylko skutkami drogich cen energii i dopłacaniem do tych cen z budżetu państwa, ale także przyczynami, dla których te wysokie Rozumiem. Ceny mamy. Pani poseł. I pod tym kątem ta ustawa jest kompleksowa. Nie poddamy się fali dezinformacji wokół tej ustawy, fali hejtu wywołanego przez Zjednoczoną Prawicę, którym ja nie wiem, co ma na celu, ale rozumiem, że blokowanie w Polsce transformacji energetycznej. A wszyscy, którzy blokują transformację energetyczną, działają wbrew polskiej racji stanu. Bardzo mocne słowa. To teraz pora na bardzo ciekawe pytania. Mnóstwo pytań dotyczy spraw Domyślam ustawy wiatrakowej, się, ale więc na każde, pewne pominę, żeby ale wy też ten, walczyć przekażę, z tą przekażę kilka. Wskazywała pani pytanie słuchacza, że nowy rząd będzie starał się zwiększyć liczbę parków narodowych. Jak mają się do tego zaproponowane przepisy dotyczące wiatraków, które rażąco obniżają standardy ochrony parków przed ingerencją ze strony turbin wiatrakowych? Nie jest to prawda, ponieważ te ochrona obiektów przyrodniczych jest przedmiotem decyzji środowiskowych. I też wzmocnimy tutaj zapisy, że odpowiednią delegacją to powinien być cel też właśnie odpowiednich jednostek, które takie decyzje wydają. Tak? Te wszystkie szczegółowe zapisy. My trochę stawialiśmy przez ostatnie lata prawo na głowie. My musimy je postawić na nogi. Kolejne pytanie. I tego typu ochrona powinna być zapewniona przez odpowiednie decyzje środowiskowe. Kolejne pytanie. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że tutaj cytat, będą także konsultacje. Czy zdecydujecie się w tej sprawie na konsultacje społeczne? Ale oczywiście taki jest cel. Gdybyśmy chcieli taranem przejechać tą ustawą przez Sejm, to ona byłaby procedowana w tym tygodniu, bo była taka możliwość fizyczna. A kiedy będzie procedowana? No to oczywiście zależy od prezydium Sejmu. Moim zdaniem pierwsze czytanie, żebyśmy zdążyli z tymi cenami, powinno odbyć się w przyszłym tygodniu, a potem istotnie długa i dobra komisja sejmowa, która, na której powinny mieć możliwość wypowiedzieć się wszystkie środowiska, które chcą merytorycznie zabrać głos w tej sprawie, ale nie hejterzy od Putina. Dlaczego
A kto będzie tym hejterem od Putina? Nie, no mówię tylko tym, którzy chcą blokować w sposób... A posłowie PiSu będą wpuszczeni na tą komisję, będą, czy nie? Oczywiście, no mają prawo zasiadać na komisję. Kolejne natomiast pytanie. Skądś ta fala dezinformacji powstała, panie redaktorze? Ale czy pani uważa, że oni rzeczywiście, przepraszam, są ludźmi, którzy są narzędziami w rękach Putina? Nie, mówię o tym, że, tej ustawy? Ja mówię tylko o tym, że tym, którzy eksportują ze swoich krajów węgiel do Polski między innymi, mają w interesie blokować transformację energetyczną i przechodzenie na czyste źródła energii. Kolejne pytanie, też dotyczące tej sprawy, ale proszę odpowiedź krótką. Dlaczego wywłaszczenia pod CPK były złe, a pod wiatraki będą dobre? Nie ma wywłaszczeń pod wiatraki. 22 listopada kolejne pytanie. Parlament Europejski przyjął propozycję zmian traktatów, w tym likwidację weta. Więcej kompetencji dzielonych, wspólną armię czy zmiany w przyjmowaniu nowych zasobów własnych. Czy popiera pani te zmiany? Nie, bo przedstawicielka Polski 2050, pani Róża Thun, głosowała za. Myśmy przyjęli jako zarząd stanowisko w tej sprawie, że likwidacja weta nie jest kierunkiem pożądanym i było ono prezentowane przez przedstawicieli naszego zarządu. Kolejne na pytanie. Prasowej. Dlaczego Szymon Hołownia chce oddać losy państwa w ręce niepełnoletnich, którzy rzadko kiedy interesują się polityką i w znaczącej większości nigdy nie podjęli żadnej pracy zarobkowej? Panie redaktorze, choćby dlatego, że przepisy dziś stanowione będą rzutować na obciążenia podatkowe, fiskalne kolejnego pokolenia, ale także dlatego, że jeśli dziś niszczymy planetę, nie przeciwstawiając się zmianom klimatu, to również ich życia to bardzo mocno dotknie. Czy zamierza pani podyskutować z włodarzami miast, aby nie wprowadzali tak szybko ograniczeń dotyczących samochodów spalinowych? Co pani myśli, co pani sądzi o strefach czystości w miastach i czy pani je popiera? Te strefy muszą na pewno powstawać z bardziej strategicznym planem, tak? Czyli jeżeli mamy eliminować ruch, co jest pewnym trendem w całej Europie. Czyli generalnie pani jest za. Ale musi to być oparte o bardzo dobry plan, który strategiczne podejście, które zapewni oczywiście sprawne poruszanie się dla mieszkańców po mieście, bo taki powinien być też nasz cel. Polska przetwarza, kolejne pytanie, 30% odpadów, Szwecja 90%. Budowie każdej spalarni odpadów towarzyszą w naszym kraju protesty społeczne. Co powiedziałaby pani poseł, być może pani przyszła minister, protestującym? Znaczy, generalnie jest tak, że my musimy naprawdę zmienić podejście do gospodarki odpadami. No, w tym zakresie mamy bardzo wiele problemów i na pewno tu będziemy tę polityką państwa kształtować tak, by zabezpieczyć interesy obywateli w właściwy sposób, by śmieci do nas nie przyjeżdżały, ale no, są też oczywiście tego typu odpady, które mogą służyć za surowiec energetyczny. Teraz w CUE jest skarga Polski w sprawie tego, że Niemcy nie odebrały tych nielegalnych odpadów. Rozumiem, że nowy rząd z tą skargą nic nie będzie robił, tylko podtrzyma i będzie się domagał od Niemców, żeby te odpady sobie wzięli. Znaczy generalnie no, musimy pamiętać, że część odpadów jest wykorzystywana w przemyśle i trzeba ustalić, jaka część, na ile mamy dzisiaj szczelną granicę i na ile do kraju przyjeżdżają odpady. Ale nie będzie wycofania skargi w tej sprawie? Ale wie jeszcze raz? Skarga do CUE jest w tej sprawie. No. Na to, że Niemcy nie realizują tego, że nie odbierają odpadów od nas, a powinny. Nie znam dokładnie przedmiotu tej skargi, natomiast oczywiście trzeba będzie zająć się całą zmianą, tak jak powiedziałam, polityki wokół, znaczy zmianą, wykreowaniem dobrej, będącej w interesie kraju polityki odpadowej. Okej, kolejne pytanie. Kiedy może powstać Mazurski Park Narodowy, który nie mógł powstać przez wiele, wiele lat? Będziemy zwiększać na pewno tereny kraju objęte parkami narodowymi. My jesteśmy dużo poniżej średniej unijnej. Nasz poziom kraju objętych parkami narodowymi to jest 1%, przy średniej unijnej powyżej 3%. To pokazuje, gdzie jesteśmy z, że tak powiem, standardami europejskimi i trzeba zwiększać ilość parków narodowych zapewne. Będziemy czyli jeśli chodzi o parki, wszystko już wiadomo. Wszystko już wiadomo, 23. Dokształciła się pani? Nie, to było jakieś, wie pan, no czasami, wie pan, jak to rano człowiek zapytany, zaskoczony pytaniem, jesteśmy tylko ludźmi. Na pewno każdy kiedyś w jakiejś liczbie się pomylił.
Czy pani poseł, kolejne pytanie, zdaje sobie sprawę, że Orlen jest spółką giełdową, w której są akcjonariusze mniejszościowi, w tym także emeryci z PPK? Nakładanie takich podatków pokazuje, że standardy traktowania ich interesów przez nową władzę w spółkach Skarbu Państwa są bardzo niskie. Rozumiem, że słuchaczowi chodzi o element tej ustawy o mrożeniu cen, czyli 15 miliardów z Orlenu na to, żeby nasze rachunki były niskie. Co pani na to? Orlen dorabiał się na wojnie. Orlen generował nadmiarowe zyski. Dorabiał się na wojnie? No, generował zyski w efekcie kryzysu paliwowo-energetycznego wywołanego wojną i chwianiem tymi rękami przez między innymi Rosję. Prawo unijne i prawo krajowe przewiduje, że takie nadmiarowe zyski należy opodatkować i Orlen był zwolniony z tego typu podatku, korzystając z jakiejś uprzywilejowanej, niczym nieuzasadnionej pozycji. Nie odprowadzał dywidendy akcjonariuszowi, którym był Skarb Państwa? Generalnie my jesteśmy zobowiązani tworzyć równe prawo. Jeżeli inne podmioty, które tego typu nadmiarowe zyski generowały, zostały opodatkowane, nie widzę powodu, dla którego Orlen miał mieć jakąś uprzywilejowaną pozycję. W sierpniu 2022 roku, w sierpniu tego roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło przepisy, na podstawie których JSW zapłaciła podatek za 22 rok od nadmiarowych zysków, nie obejmując takim podatkiem Orlenu. No i nie widzę powodu, żeby... A nie martwi się pani poseł tym, co się zapłaciła podatek od nadmiarowych zysków. Co się stało z wartością akcji? 5,5 miliarda spadły jednego dnia akcje. No to jest przycena wynikająca ze zmniejszenia zysku. Naturalna, braliśmy pod uwagę taką konsekwencję. Natomiast cel jest nadrzędny. Musieliśmy znaleźć źródło pokrycia, żeby ludzie mogli mieć zamrożone rachunki. Rozumiem, na ale prezes rok. Obajtek natomiast mówi, że chcecie zniszczyć koncern. Ja nie wiem, pytanie brzmi, w jaki sposób prezes Obajtek załatwił sobie i u kogo tak uprzywilejowaną pozycję względem prawa europejskie. Mało tego, Komisja Europejska, która dawała wytyczne do stosowania tego podatku od nadmiarowych zysków w kryzysie energetycznym, mogłaby zauważyć tę uprzywilejowaną pozycję grupy Orlen i Orlen w zasadzie powinien na ten cel zawiązać dawno temu rezerwę. Ale prezes Obajtek pisze list do prezydenta, pytanie, jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie tej ustawy i mówi w tym liście, zarzuca wam, że celowo działacie na rzecz obniżenia rynkowej wartości Orlenu i jest to pierwszy krok do prywatyzacji, to prawda? Prezydent absolutnie nie każe tych, to jest kolejne jakieś No ale Ryszard Petru, pamiętam, mówił coś że trzeba zmienić strukturę właścicielską Orlenu. Nie ma w ogóle takich planów. Nie chcecie prywatyzować Orlenu? Nikt nie będzie prywatyzował Orlenu, natomiast nie może żadna spółka Skarbu Państwa wykorzystywać swojej monopolistycznej pozycji względem obywateli i dorabiać się ich kosztem. Bo mieliśmy zawyżone ceny gazu, które powinny zostać zwrócone obywatelom. I właśnie ten podatek od nadmiarowych zysków ma pokryć niższe ceny gazu na rok przyszły, niższe ceny prądu na rok przyszły. Prezydent będzie musiał podjąć bardzo ważną ustawę. Czy stanie po stronie obywateli, czy po stronie Obajtka, który pisze do niego listy. Czyli gdyby było weto, to byłby znak, że prezydent stoi po stronie prezesa Obajtka. Tak, a nie po stronie obywateli, którzy zasługują na to, by płacić rachunki będące następstwem kosztu dostarczenia gazu do ich domu, a nie nadmiarowych zysków wynikających z chwiania się cen na giełdzie w trakcie kryzysu energetycznego. Czyli pani się tym nie przejmuje, że tam spadło 5-6 miliardów? Oczywiście, że jest to negatywny element, natomiast państwo te pieniądze naprawdę dobrze zagospodaruje, oddając je obywatelom. Okej, to jeszcze pytanie a propos mrożenia cen. Pytanie od naszego słuchacza. Dlaczego prąd dla przedsiębiorców nie będzie miał żadnej ulgi? Bo rozumiem, że będą ceny zamrożone dla klienta indywidualnego. Ponieważ, a co z małymi i średnimi firmami? Chciałam uspokoić, że taryfy na rok przyszły, które są przewidywane, nie odbiegają jakoś specjalnie od tego, jakie ceny płacą obecnie przedsiębiorcy. To jeszcze jedno pytanie. Nie ma tam takiej potrzeby. Jeszcze jedno pytanie. Czy trzecia droga popierać będzie wprowadzony przez PiS? Przymus stosowania krajowego systemu e-faktur, co w praktyce oznacza państwowy monitoring działalności gospodarczej w czasie rzeczywistym i przywodzi na myśl rok 1984 Orwella.
Nikt nie będzie na pewno inwigilował przedsiębiorców, natomiast celem tego systemu jest przeciwdziałanie karuzelom podatkowym, które mają na celu nie prowadzenie działalności gospodarczej, tylko wyłudzanie podatków od Skarbu Czyli Państwa. Czyli państwo z tego się systemu e-faktur nie wycofacie? To jest oczywiście decyzja należąca do przyszłego Ministerstwa Finansów. A gdyby to od Pani zależało? Ja uważam, że ten system jest potrzebny, ale trzeba zabezpieczyć interesy przedsiębiorców i mocno mądrze z niego korzystać. A tak jak powiedziałam, w celu nie inwigilowania przedsiębiorców, ale w celu ścigania przestępców podatkowych. No, pytanie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla każdego przedsiębiorcy może być tak, że on się tego po prostu będzie bał. To prawda, bo władza przez ostatnie 8 lat była bardzo opresyjna względem przedsiębiorców. A skoro chcecie być inni niż PiS, to może trzeba zrezygnować z tego systemu. Ale wie pan co, ten system oczywiście, tak jak powiedziałam, może przepisy wokół tego systemu muszą się zmienić, by zabezpieczyć też wyciek informacji wrażliwych, tak? I tu rozumiem te lęki, no bo przedsiębiorcy mają, to są bardzo wrażliwe cele, dane dotyczące portfela klientów, które mogą przecież nawet wyciekać od konkurencji do konkurencji. I na te wątpliwości przedsiębiorców trzeba odpowiedzieć i pod tym kątem te przepisy przeanalizować, bo myśmy mieli na etapie stanowienia tego prawa uwagi do tego projektu. Natomiast finalnie uważam, że system, który sprawnie przeciwdziała przestępstwom w białych kołnierzykach, tak? Przestępcom podatkowym musi działać sprawnie. Okej. To jeszcze ostatni temat. Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Polsacie, no, że PSL i Polska 2050 powinny mieć jednego kandydata na prezydenta za 2 lata i że takim naturalnym kandydatem jest Szymon Hołownia. Czy to znaczy, że jesteście już dogadani? Z tego, co wiem stanowisko, jakie znam Szymona Hołowni osobiste w tej sprawie, nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie startował w 2025, ubiegając się o fotel prezydenta głowy państwa. Większość ludzi, którzy obserwują obrady Sejmu, nie ma wątpliwości, że wystartuje. Ja nie mam wątpliwości, że byłby świetnym prezydentem. A byłby, ale oczywiście byłby lepszy jestem niż Trzaskowski? Rafał Trzaskowski? Nie chcemy oddać też państwu naszego wspaniałego lidera, marszałka Szymona Hołownia. Natomiast będziemy to tu właśnie rozdarci. Gdzie Hołownia by się bardziej sprawdził? Musimy kopię pałacu zrobić. Pałacu czy w Sejmie? Musimy skopiować. Czyli klona Hołowni do pałacu. Klona zostawimy w partii, oryginał oddamy do pałacu. A, okej, ciekawe. A Hołownia byłby lepszy niż Rafał Trzaskowski? Nie mam wątpliwości, że naprawdę byłby bardzo dobrym prezydentem. Ale nie odpowiedziała pani na moje pytanie. Lepszym od Rafała Trzaskowskiego. Przepraszam, tu będę, nawet jeżeli nieobiektywna, to jednak moje serce bije na żółto. Bardzo dziękuję. Paulina Henik-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050. 53. droga. Bardzo prawdopodobne, że już za kilkanaście dni nowa minister klimatu i środowiska. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję i bardzo. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.